witam na kanale Urbex Paranormal. Powiem wam dzisiaj, odwiedzę spalony dom. Doczytałem gdzieś tam, że w tym domu zginął człowiek. W jakich okolicznościach? Nie wiadomo. Czy był to bezdomny, czy jakoś inaczej. Dom jest spalony, opuszczony. Zobaczymy, co jest w środku. Dobra, popatrzcie na niego. Nie wiem, czy dobrze widać w tych ciemnościach. Budynek jest tutaj. No to ruszamy. Nie wiem, czy dobrze widać. Obok tego mojego budynku jest taka szybka migawka. Mój budynek tutaj. Jest drugi budynek, budynek mieszkalny. Mam nadzieję, że nikt mnie stąd nie pogoni. A czy coś tutaj paranormalnego jest? Czy uzyskam jakiś kontakt? Sam tego nie wiem. Dobra, jestem w budynku, robimy oględziny. Zobaczymy, czy nie ma tu jakiegoś bezdomnego. Jest tu jakaś piwnica. Wiadomo, mamy zimową porę. Wcale bym się nie zdziwił, jakbym spotkał jakiegoś towarzysza. O, wejście miałem konkretne tutaj, przez garaż, kanał. Takie podpiwniczenie. Po bezdomnych nie brakuje tutaj rozmaitości. Oj, tu ktoś mieszka, ale obecnie go najprawdopodobniej tutaj nie ma. Albo mieszkał. Taka wnęka. Dobra, jeszcze trochę pobuszuję. Sprawdzę. Tutaj byłem. Tu jeszcze nie byłem. Nie ma tu nikogo. Stare drzwi, stare okiennice. Popatrzcie na to okopcenie. Budynek w górnym piętrze płonął. Kolejne spo piwniczeń. Okej, okay. Czyli do sprawdzenia mam jeszcze tam u góry, powyżej, pomieszczenia mieszkalne. Czy nie ma tutaj kogoś? Pustaki. Popatrzcie, jak się paliło. Tu jest ten strop. Piętro runęło. Zobaczymy, czy tymi schodami uda się dostać dalej do środka. Jakiś stary kredens. Toaleta. Potężne śmietnisko. Kolejne z pomieszczeń. No i okiennice. Popatrzcie na te okiennice, w jaki sposób wyglądają. A właśnie jak wyglądają. No są doszczętnie spalone. Strach trochę chodzić tutaj po podłożu, gdyż no wiadomo, był pożar. Dobra. Myślałem, że ktoś tutaj idzie. Zgasiłem przed momentem latarkę, ale nikt tu nie dotarł. Szelest od pobliskiej ulicy. Kolejne z pomieszczeń. Podejdziemy bliżej. Zobaczmy ten strop. Powiem wam, na ten strych jeszcze się może dostanę. Nie byłoby takiego problemu. Spróbujemy tędy. Okej. Dobra, schody w miarę. Nie ma tu nikogo. Czy ktoś tutaj jest? No powiem wam, chyba nie ma nikogo. No dobra. Ponownie. Dach. Spalony dach. Dobra, wyciągamy K2. No i próbujemy. Co to było? Popatrzcie, jaka dziura. Ale nie wiem, czy to kamera dobrze ujęła. Albo mi się tylko zdawało. No coś migło tutaj, jakby kurz. Jakaś kropka taka biała. Dziwna sprawa. Popatrzymy jeszcze raz. No nic, w tym momencie nic. Nie wiem, pewnie jakiś kurz. Dobra, wyjmuję K2. Robimy skanowanie. Okej, K2 zapalona. Muszę uważać, po czym stąpam. Bo teren jest jaki jest. Był tutaj pożar.
Czy ktoś tutaj jest? Jeżeli tak, niech zbliży się do mojego urządzenia, dotknie to urządzenie. Powiem wam, mam obawy chodzić po tym stropie. On naprawdę jest niebezpieczny. Spróbujemy penetrację tam poniżej. Nie chciałbym tu zjechać piętro niżej. Dobra, schodzimy. Sprawdzimy. No dziwne mam uczucie, jakbym tu nie był sam. Ale to może ta ulica, która znajduje się tutaj w pobliżu, no odbija echo. I to echo daje taki jakiś dziwny efekt, jakby no coś tu ze mną było, ale no i prawdopodobnie tak jest, a nie inaczej. Dobra, szukamy kontaktu. Jest tutaj ktoś. Patrzcie, jaki znicz. Stare słoiki, stary kredens. Czy ktoś tutaj jest? Pajęczyny. Kompletna cisza. No, sceptycznie się nastawiam do tej budowli. Znalazłem ten obiekt całkiem niedawno. Spróbujemy tutaj. No, tu jest potężne pobojowisko, stertowisko śmieci. K2 milczy. Nie chcę też być namierzony przez pobliskich, którzy tutaj mieszkają. Wiadomo, czym by się to skończyło. Mamy ciszę. Jeżeli ktoś tutaj jest, niech podejdzie, dotknie tego urządzenia. Przychodzę w pokoju, nie zrobię wam krzywdy. Przychodzę tylko porozmawiać i odejdę w pokoju. Bliskość tych domów, tych zabudowań jest niemożliwa. Nie wiem, czy to widzicie na tej kamerze. Popatrzcie. K2, kompletna cisza. A na tym terenie rozmaitości. Tu już byłem. Schodzimy do tego garażu z tą piwnicą. Jeszcze jedno z pomieszczeń jest tutaj. Ale tu jest potężny przeciąg. Taka dwójka by tu zakłamywała. Schodzimy do piwnicy. Jeżeli ktoś tutaj jest, niech dotknie to urządzenie. Pisaliście do mnie, żebym nie chodził po takich obiektach samotnie. Chodzę też często z Mario. No ale dzisiaj akurat na wypadzie jestem sam. Możesz dotknąć to urządzenie. Wiem, że wydarzyła się tu komuś krzywda, ktoś zginął w tym domu najprawdopodobniej. Jestem w tym garażu. Trzeba patrzeć pod nogi, żeby tu gdzieś nie wlecieć. Ta dwójka ma kompletną ciszę. Jeszcze kawałeczek do obejścia mi zostało. Na razie wszystko na to wskazuje, że żadnej paranormalności tutaj po prostu nie będzie. I mój materiał jako drugi na kanale, no niestety będzie klapą, jak to niektórzy tam gdzieś pisali, określili. Dobra. Nieźle to wszystko wygląda. Naprawdę spalone doszczętnie. Możesz dotknąć tego urządzenia. Proszę, przychodzę w pokoju. No i cóż. Popatrzcie. Popatrzcie, coś było. Był jakiś skok. No sobie przed momentem. Nastała cisza. Możesz to dotknąć jeszcze raz? Dotknij to urządzenie. Powiem wam, K2 mrugnęła. Czyżby coś tutaj było? Możesz dotknąć to urządzenie, które trzymam w mojej lewej ręce?
No już nie wierzyłem, ale może to być jakaś anomalia. Jest. Zerknijcie. Dziękuję. Dziękuję za to. Patrzcie, moment. Przestawię latarkę, popatrzcie co się wyprawia. Jesteś tutaj, tak? Jesteś tutaj sam? Dotykasz urządzenia. Dziękuję za to. Prosiłem o dotknięcie, a jednak, powiem wam, ciary na głowie pojechały. Jednak coś w tym domu się wydarzyło. No. I proszę bardzo. Proszę bardzo, nie odpuszcza. Idziesz ze mną? No to, chyba nie. Zostałeś w tyle? A jednak, patrzcie, było zawahanie. Dobra, no to odwrócimy się. Jesteś tutaj? No, popatrzcie, znowu zgasło. Jesteś. Czyli chodzisz koło mnie, tak? Chodzisz koło mnie. Ewidentnie chodzisz koło mnie. Wszystko na to wskazuje. O, gaśnie, świeci. Dobra, dziękuję za to. Możesz w coś uderzyć? Uderz w coś. Daj jakiś inny sygnał. Dobra, poczekajcie, bo tu wszystko czeszczy. Uderz w coś. Daj jakiś znak. Dziękuję. Nie dotykaj tego urządzenia. Proszę. Uderz w coś. No wiem, że tu jesteś. Nie wiesz, kim jestem i co, po co tu przyszłem. Ja przychodzę w pokoju, przychodzę porozmawiać. I w pokoju odejdę, nie zrobię ci żadnej krzywdy. Czy jesteś w stanie gdzieś uderzyć? No i widzę, byt ma potężną energię. No dobra. A potrafisz iść dalej za mną? No tutaj cię namierzyłem. O. Chodź za mną. Patrzcie, nie idzie. Za moimi plecami stoi, ewidentnie. Nie chcesz iść do mnie? Znaczy, w tym pomieszczeniu, jakie były skoki. Dobra, czyli w takim razie zostałeś tutaj, tak? No, wiedziałem. Ale się jeży na głowie. Dobra, no to idziemy po schodach. Jak zna pan historię tego człowieka, który tutaj zginął, to chętnie bym się czegoś więcej dowiedział. Okej. Dobra, niech pan nawija. Widzę, mój chłopak, muszę obił dzień. Może ja zgaszę światło, żeby się tu w oczy nie rzucać. A tutaj nie odpał. Jasne. Tutaj w tym pozostaniu ja już jestem 11 lat bezdomny, prawie 12. Mhm. Dobra, myślę z tym. Jasne. A ten człowiek, który tu zginął, niech pan powie. Ten, który był ten, Staniszewski. Staniszewski, tak? Staniszewski, jak dobrze pamiętam nazwisko. Chwileczkę. A mieszkał tu w tym domu, tak? Mieszkał, ale kiedy to było? Dawno temu. A co mu się stało? Na górze. Na raka zmarł. A, na raka zmarł. Na raka. Nowotwór. Rozumiem. Dobra, SB7 odpalone. Opowiem wam po wyjściu z tego budynku, czego się tutaj dowiedziałem. Jak masz na imię? Czy możesz się przedstawić? Wiem, że zginąłeś w tym budynku. Przychodzę w pokoju, odejdę w pokoju. Przedstaw się, jak masz na imię? Nie obawiaj się. Czekam na pewne potwierdzenie, powiem wam.
którym wam później powiem. Jak masz na imię? Ile miałeś lat, gdy tu zginąłeś? Co? Pytam, jak masz na imię? Ile miałeś lat, jak tu zginąłeś? Kontakt to był niezły, sami żeście widzieli. Ta dwójka oszalała, by chodził za mną. Możesz się przedstawić? Jeszcze raz, powtórz, nie zrozumiałem. Coś było, ale słabo. Idziemy do pomieszczenia obok. Może tutaj, bo tutaj zaczęli żeśmy pierwszy kontakt. Jak masz na imię? 7. Nie wiem, o co chodzi z tym 7. Wiem, że to był pożar tego budynku, jak się dowiedziałem, a nic wspólnego z nim nie miałeś. Mogę prosić o imię? Coś było, ale niewyraźnie. Przemów do tego urządzenia. Pobierz energię z tego urządzenia. Nie obawiaj się. No proszę. Co się tutaj wydarzyło? Umarłem, tak? Umarłem, zrozumiałem. Okej, dziękuję za tą odpowiedź. Nalegam cały czas. Powiedz swoje imię. A odejdę szybko w pokoju, nie będę cię nękał. Było zawahanie. To? Nie wiem, z czym to jest. Ja już nigdy tu nie wrócę, nie będę się nękał więcej. Powiedz swoje imię. Ile masz lat? Ja? Nie rozumiem tego ja. Wiem, że to trudne, ale przemów przez to urządzenie. No będzie problem. Jaki problem? Nawiązanie kontaktu. Będzie wyszło. Pajęczyny gdzieś się plątają. Na dole? Zginąłeś na dole? Czekam na ten konkret, powiem wam. Da mi to 100% pewność, z kim mam do czynienia. Co to była za osoba? Było. Było. I dziękuję za tą odpowiedź. Właśnie o to mi chodziło, nie spodziewałem się tego. Jesteś Mariusz, tak? Jest. Tak. Jest, tak zrozumiem. Okej, dziękuję ci.
Co mi możesz o sobie jeszcze powiedzieć? Przychodzę w pokoju, odejdę w pokoju. Ile miałeś lat? 6 było, ale ciężko zrozumieć. Ile? Mało, wiem, że mało. Dowiedziałem się tego, ale chciałbym od ciebie to usłyszeć. No właśnie. Ten? Dobra. Dziwne teksty padają. Ciężko mi to zrozumieć. Tak jest. Nie chcesz rozmawiać? Po prostu, tak? Nie chcesz rozmawiać. Strach. Nie bój się. Nie zrobię żadnej krzywdy. Chcę porozmawiać i zaraz odchodzę. Czego? No widzę. Nie jesteś zainteresowany rozmową za bardzo. No nie będę nękał. Sprawdzę jeszcze na innym przyrządzie, czy nadal tutaj gdzieś jesteś. No dobra. Patrzcie, odpaliłem K2 w tym miejscu, gdzie przed chwilą SB7 przeprowadziłem skanowanie. Aktywność jest potężna. Jesteś tutaj, tak? Boisz się ze mną rozmawiać, masz lęki, jesteś wystraszony, tak to odczuwam. A możemy zrobić to, co wcześniej? Przejdziemy do tamtego pomieszczenia razem. No zobaczymy, czy się uda. Dobra. No raczej się udaje. Widzę, że nie ma z tym żadnego problemu. Dotknij słabiej to urządzenie. Delikatniej, z dalsza. O, przestałeś dotykać. Dziękuję za to. Dotknij znowu. Okej. To urządzenie nie zrobi ci krzywdy. Widzę, że go dotykasz. Dziękuję, bardzo mocno dziękuję za to. Może przez to urządzenie spróbujemy porozmawiać. Potwierdź mi, że masz 42 lata, nie dotykając tego urządzenia teraz wcale. Dziękuję. O, teraz dotknąłeś, dziękuję. Jest potwierdzenie, ok. A skąd to wiem? Od twojego towarzysza. Się dowiedziałem. Dotknij teraz to urządzenie. No, gdy nie chcesz ze mną po prostu rozmawiać, to ja sobie odejdę. Dotknij, zapal te lampki. Jest. Dobra, okej, zrozumiałem. Nie będę cię nękał. Wychodzę, odchodzę w pokoju, nie masz prawa za mną iść. Zostań, niech ci będzie dobrze. Na tamtym świecie. No zerknijcie na ten budynek. W tym budynku nawiązałem kontakt jeszcze raz. O, może mocniej zaświecę. Opowiem wam co nieco na temat tego budynku, tej budowli. Był kontakt. Byt no nie był za mocno zainteresowany rozmową ze mną, ale chyba wiem z jakiego powodu. Odejdę trochę dalej. To wam wszystko opowiem.
Drodzy widzowie, i kończę mój materiał. No, był bardzo krótki, ale spotkałem bezdomnego. Sami żeście widzieli, trochę z ukrytej kamery ponagrywałem. Bezdomny opowiedział mi historię, że mieszkał tutaj z drugim bezdomnym kolegą. Kolega miał 42 lata, na imię miał Mariusz. Umarł w tym budynku, czyli potwierdziło się to, co znalazłem gdzieś tam na internecie, że ktoś w tym budynku umarł. Umarł na chorobę nowotworową. Ten bezdomny, którego spotkałem, mieszka tam dalej. No, człowiek pozytywnie nastawiony, trochę z nim porozmawiałem. Nie było źle, nawiązałem kontakt z jego kolegą, potwierdzenie. Mariusz nie powiedział, ciężko mu było, wydobył to z siebie. 42 lata miał, tego akurat nie dowiedziałem się od niego. Nie chciał rozmawiać, ja się nie dziwię. No, umarł w chorobie, najprawdopodobniej w cierpieniach, bez opieki lekarzy. No wiadomo z jakiego powodu. Dobra, do następnego odcinka. No ten może był smutny. Kontakt jest, ale w to miejsce pewnie już. No nie wrócę. Cześć.